Tłumaczenie wykładu brata Manuela Zajbela. Serdecznie witam w temacie koronawirus, na ile wpływa on na przebieg czynności pomiędzy nami w zakresie łamania chleba, opowiadania śmierci pańskiej. Mamy w, w do czynienia z koronawirusem od jakiegoś czasu, od kilku tygodni, który przechodzi przez ten świat, również i przez Niemcy. Wielu z tego powodu ma strach. To jest mój pierwszy punkt przed zarażeniem się, przed śmiercią. Czy taki strach jest uzasadniany? Właściwie jest to uzasadnione pytanie, ponieważ wiemy, że są pierwsze przypadki śmierci i może tego być więcej. Są też grupy ryzyka: osoby starsze, osoby o obniżonej odporności, diabetycy. Niemniej. Strach jest takim subiektywnym odczuciem, i powinniśmy jednak też brać to pod uwagę. Mamy ku temu przykład, jeżeli w tej kwestii się zastanowimy, w pierwszym, pierwszej Samuelowej 16 rozdział, kiedy Samuel miał namaścić Dawida na króla. I bał się tego, co na to Saul powie. I Bóg mówi do niego: Jeżeli boisz się, to ja daję ci możliwość złożenia ofiary pokoju czy pojednania. A Saul nie uczyni nic. Ofiara pokoju czy też pojednania, w pierwszej, trzeciej młodzieżowej, rozdział, jest obrazem tego, co znajdujemy w 1 Koryntian 10 i 11 rozdział. A więc stół pański i wieczerzę pańską. A więc Bóg nie pomija strachu, i powinniśmy również tak czynić. A więc chcielibyśmy się nad tym zastanowić. Co to oznacza? Mianowicie mieć zrozumienie za takie osoby, modlić się za nimi i też te różnice, które mogą wystąpić w tym zakresie, akceptować. A więc jest to pierwszy punkt, jest strach i my nie pomijamy tej kwestii. Ale po drugie, chcielibyśmy się zastanowić, co Bóg mówi nam na temat właściwie wieczerzy pańskiej i stołu pańskiego. W 1 Korytan 11 rozdziale mamy wieczerzę pańską gdzie Paweł otrzymuje to szczególne objawienie od Pana i objaśnia Pan Jezus apostołowi przebieg, jak i też znaczenie tej wieczerzy. Pan Jezus wziął chleb, podziękował, złamał i powiedział: To jest ciało moje, które się za Was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, kiedy było po wieczerzy, powiedział: To kielich. Krwi nowego przymierza, które się za was wylewa, to czyńcie na pamiątkę moją. A więc oznacza to tutaj, że mamy bezpośrednie wskazanie, aby rzeczywiście spożywać wieczerzę pańską. Pomyślmy o tym, że Pan wiedział dokładnie, co się stanie dzisiaj, co będzie, ale on nie mówi o szczegółach. On po prostu mówi, czyńcie to na moją pamiątkę. A więc mamy pełne uzasadnienie tego, Albo nawet właściwie obowiązek, aby czynić to, co nam Pan pozostawił, i to zależy od nas. Oczywiście są sytuacje skrajne, takie jak w przypadku apostoła Jana, kiedy był w więzieniu na wyspie Patmos. Nie mógł naturalnie spożywać wtedy wieczerzy Pańskiej. Ale jeśli jest to możliwe, to powinniśmy to zachowywać i czynić właśnie to, co nam Pan pozostał, Jego życzenie, Jego testament. To czyńcie. Właśnie na pamiątkę moją, zarówno w odniesieniu do chleba, jak i kielicha. Wiemy, że zarażenie przez chleb, którego dotykamy rękoma, jest możliwe. Że ręce nasze są tym nośnikiem wielu bakterii i mogą przenosić różne zarazki. Jest to możliwe również w przypadku tego wirusa i tak samo w przypadku kielicha. Który, z którego nie tylko pijemy, ale też i właśnie stykamy się ustami z tym kielichem i możemy się zarazić. Niemniej Pan nam to zostawił, abyśmy tak to czynili. Zapytajmy się jednakże w co jest charakterem tego spożywania. To pokazane, pokazuje nam 1 Koryntian 10, rozdział, gdzie ta sprawa nazwana jest stołem Pańskim. W szesnastym wierszu, kiedy czytamy również na ten temat, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I 21 wiersz, nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Te wiersze pokazują nam wyraźnie, że chodzi o wspólną wieczerzę. A więc nie chodzi tutaj teraz o tą osobistą stronę, że ja osobiście spożywam chleb i piję z kielicha. Jakkolwiek jest to prawdą, oczywiście, bo biorę osobiście w tym udział, ale jest to wspólna rzecz, wspólna wieczerza i pan tak chciał, żeby tak było. I to w chlebie jest widoczne, który jest obrazem zgromadzenia, a więc wszystkich odkupionych i pan chciał żebyśmy tą, ten wspólny charakter zachowywali. Powiedzieliśmy właśnie, że ofiara pokoju czy pojednania trzecia Mojżeszowa 3, gdzie była składana ofiara i Bóg miał swój dział, to najlepszy dział, czyli tłuszcz, ofiarujący miał swój dział, kapłan również miał swój dział, a nawet i lud, czyli rodzina ofiarującego, nawet krewni, których on zapraszał do siebie. I dokładnie obrazuje nam to właśnie stół pański. Tutaj, właśnie, jesteśmy na podłożu wspólnej społeczności, społeczności z Panem Jezusem i ze sobą nawzajem. I to zarówno w odniesieniu do chleba, jak i do kielicha. A więc za kielichem stoi krew Pana Jezusa, przelana, która jest podłożem w ogóle nawiązania tej społeczności. A chleb daje nam widzialny wyraz właśnie tej społeczności. A więc jest tu wspólny charakter. To jest istota właśnie tej rzeczy w odniesieniu do chleba, jak i do Kielicha. Jeśli te pouczenia z rozdziału 11 i 10 razem yy, streścimy, bo to wyraźnie widzimy, że nie było nigdy, myślą Pana, abyśmy zaprzestali z powodu okoliczności różnych spożywania tej wieczerzy. Lecz czynili to faktycznie na jego pamiątkę trwale i nieprzerwanie. W XX rozdział dziejów apostolskich, siódmy wiersz, pierwszego dnia tygodnia. Jest to wspólna więc wieczerza, więc nie każdy bierze chleb swój sam, lub każdy przynosi swój talerz, lecz mamy jeden chleb, i z niego jemy wszyscy. Mamy jeden kielich, i z niego pijemy wszyscy. Więc teraz każdy, gdyby przyniósł swój kubek, to nie byłoby to właściwe w odniesieniu do Słowa Bożego, tak jak nam to jest tutaj pokazane, że jest to wspólny udział, wspólne picie z kielicha, które jest wyrazem społeczności. Następnie znajdujemy po czwarte, że apostoł Paweł w 1 Koryntian 11, 26 wiersz mówi do nas, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Aż przyjdzie, zauważmy. Więc Pan Jezus mówi do nas, abyśmy tą wieczerzę spożywali, aż on przyjdzie. Naturalnie jest ważne. Czy ja rzeczywiście m, znajduję się z wierzącymi, z którymi opowiadam śmierć Pańską, czy ja znajduję się na podłożu Słowa Bożego, czy jest to zgodne ze słowem Bożym, bo wtedy w, w, prawdziwie jest to wieczerza Pańska. Ale Pan wzywa nas tu jednak, byśmy to czynili, aż on przyjdzie. I przecież Pan dobrze wiedział, jakie zamieszanie, zawirowania czy choroby mogą nastać, ale on mówi, aż przyjdę. A więc chcielibyśmy kontynuować tę rzecz, nie przerywać i zaniechać tej czynności, zarówno związanej z chlebem, jak i z kielichem, a więc w osobistym aspekcie, jak i też wspólnym charakterze, jak nam to przedstawia, żebyśmy nie ze swoim talerzem czy swoim kubkiem do tego podchodzili. Następnie w 26. wierszu dalej czytamy, że. Śmierć pańską zwiastujemy. A więc przez aktywny udział w łamaniu chleba i piciu z kielicha, zauważmy, że kielicha, jednego kielicha, nigdy nie ma mowy o kielichach, lecz zawsze o jednym kielichu. Niemniej, jeśli ja aktywnie w tym biorę udział, w ten sposób głoszę śmierć pańską. A więc jeśli to życzenie Pana, Jego testament wypełniamy, to tylko przez to możemy to czynić, że rzeczywiście bierzemy czynnie w tym udział, w tejże wieczerze. Oczywiście nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że musimy z tego samego kielicha pić. Owszem, Mateusza i Marka czytamy to wezwanie: weźcie ten kielich i rozdzielcie między sobą, ale, ale w pierwszym Koryntian 11, gdzie jest pokazany porządek już chrześcijańskiego czasu, to nie mamy takiego wezwania. Pan niemniej widział, że na jednym miejscu może być tak wielu wierzących, że owszem, przez jeden, że przez to, że jeden chleb się ma i jeden kielich, można to jednak rozdzielić na więcej talerzy czy też kielichów. Ale to ten charakter pozostaje, że jest to wspólna, jedna po prostu rzecz. I jest to w zgodności ze Słowem Bożym, jeśli tak będzie. I po szóstej, po szóste chcemy też mieć zaufanie, że pan Jezus nas będzie błogosławił. Jeśli on dał nam to wezwanie, to będziemy błogosławieni, jeśli rzeczywiście jego myśli będziemy zachowywać w tym zakresie przez opowiadanie jego śmierci i on swoją rękę nad nami będzie zachowywał. I to po siódme nie oznacza że mamy to zapewnienie jakieś, że skutki grzechu nas nie dosięgną. Te z pierwszej Mojżeszowej trzeci rozdział, że choroby weszły na ten świat i że my zostaniemy zachowani przed tym. Bo przecież właśnie w 1 Korinthian 11 widzimy, że była karność pańska, że byli tacy, którzy byli słabi, którzy byli chorzy albo nawet zasnęli. Choć oczywiście było to skutkiem niewłaściwego niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej. My dzisiaj bardziej mamy strach, że przez samospożywanie czy przez picie z kielicha się zarazimy. Ale czyż nie powinniśmy Panu zaufać, właśnie, że on tą dobrą rękę ma nad nami? Oczywiście powinniśmy też zaakceptować Jego drogi, jeśli będzie inaczej w naszym życiu, niż my sobie to wyobrażamy, i coś się w naszym życiu stanie, ale nie chciejmy porzucać naszego zaufania. Myślę, że też powinniśmy przemyśleć to, że również różnymi nas Pan postawił w miejscach zgromadzania się. W Rzymian 14 jest nam to pokazane, że są tak zwani mocni i słabi, tak jak miało to miejsce w Rzymie. Miało to wtedy znaczenie oczywiście i cel, ale pokazuje nam to dzisiaj w praktycznych kwestiach. Że mogą być różne też zdania, właśnie w tychże kwestiach. I apostoł przestrzega nas przed tym, aby mocni nie gardzili słabymi, ale słabi też nie osądzali mocnych. I chciałbym, nie chciałbym teraz tego analizować, ale też pokazać, że jednak są różnice, że możemy niestety później jednych gardzić, jednymi, a później innymi pogardzać czy też ich osądzać. Ale chcielibyśmy we właściwy sposób do tego podejść, żeby rzeczywiście modlić się za jedni za drugimi i mieć zrozumienie względem jedni drugich. Tym samym jestem przy ostatnim moim punkcie dziewiątym, że nie chcielibyśmy się kłócić i wprowadzać kłótni. Jest to wieczerza pańska. Ja próbowałem, jakie są myśli pana w tym zakresie, przedstawić, że on daje nam to zalecenie, byśmy to czynili, ale też nie chciejmy się kłócić. Szczególnie dotyczy to starszych, kiedy i właśnie w pierwszym Tymoteusza 3 są pokazane cechy starszych, że oni powinni być łagodni, niekłótliwi. To samo apostoł Paweł powtarza w stosunku do Tymoteusza. W drugim Tymoteusza, drugi rozdział, kiedy mówi do sługi pańskiego i tym samym do każdego z nas, abyśmy byli też i łagodni i niekłótliwi, ale zdolni do nauczania, ale zarazem cierpliwi. A więc powinniśmy naukę Słowa Bożego przedstawiać, ale również i w cierpliwości i tym samym nie prowadzić do kłótni, nie chciejmy walczyć koniecznie za jakąś rzeczą i tracić przy tym wierzących, z jednej czy też z drugiej strony. Chciejmy więc łagodnie do tego podejść i z wyrozumiałością jedni do drugich. Jeśli chodzi o różne kielichy, gdyby się pojawiły, czy też naczynia właściwie do tego kielicha, albo też gdyby pojawiły się rękawiczki nawet przy łamaniu chleba, to chciejmy po prostu też nie kłócić się o tą rzecz. Powinniśmy raczej iść na kolana, przedstawić to Panu i wspólnie dojść do jednego przekonania. Jestem przekonany, że Pan pomoże nam w tym, że jeśli będziemy mieć właściwe usposobienie, pokorne i cierpliwe, to będziemy widzieć też, jaka jest Jego wola, abyśmy doszli do właściwego wyniku tych naszych ustaleń, abyśmy szczęśliwie mogli iść na zgromadzenia i w i też z uwielbieniem dla Niego, abyśmy potem mogli się rozejść w pokoju. Chcielibyśmy czcić Pana. Jeśli to będzie naszym celem i naszym usposobieniem, to będzie to zawsze ku Jego radości. Tłumaczenie wykładu Manuela Zajbela na temat jak możemy się zgromadzać jako wierzący w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirus. Właściwie jest, wskazujemy tutaj na Rzymian 13:1 Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia. Władzy przed, przed, przeciwstawia się Bożemu postanowienia. A więc, jako wierzący, mamy się podporządkować naszym władzom. Nie możemy działać, jak nam się podoba. Gdy nasza władza mówi, mamy jechać, mamy poruszać się po drogach z prędkością 100 na godzinę, to z taką prędkością mamy się poruszać, a nie jechać 107, 103, czy też 120 na godzinę. To oznacza, że jako ci, którzy żyją w tym świecie, mamy być poddani naszym władzom. I nie możemy powiedzieć, ponieważ jesteśmy teraz nowym stworzeniem, a jesteśmy takim, to nie mamy z, tym, z tą ziemią już nic do czynienia. A więc tak długo jak nasze władze właściwie, właściwie zarządzają, niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy złe, dla Pawła Neron był okropnym władcą. To mamy być posłuszni tym naszym władzom. Jest jeden wyjątek i ten wyjątek czytamy na przykład w Dziejach Apostolskich 5 wiersz 29, gdzie apostoł Piotr wobec swoich oskarżycieli mówi trzeba być bardziej Bogu posłusznym niż ludziom. To oznacza w tej chwili gdzie władza stawia się pomiędzy Panem a wierzącymi, to wtedy nie jesteśmy wolni wobec naszych władz, by działać w wolności, ale jesteśmy zobowiązani działać tak, jak Pan sobie tego życzy. I to pytanie możemy też sobie postawić, gdy Pan Jezus w 1 Koryntian 11, 23 mówi przez apostoła Pawła w związku z łamaniem chleba: To jest ciało moje. Za Was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. To czyńcie to jest wyraźne wezwanie, które Pan do nas w w w w stawia i chcemy być temu posłuszni. To oznacza, musimy sobie postawić pytanie: jeśli jest teraz zakaz, by się zgromadzać, to jest podobne czy typowe, tak jak Daniel. Dostał zakaz, by się modlić do innego Boga niż tylko do Dariusza. Tak, i dzisiaj mamy z taką sytuacją do czynienia, gdy nam się dzisiaj zabrania zgromadzać. I teraz mamy to pytanie: czy mamy być Bogu bardziej posłuszni niż ludziom? Czy musimy iść, być posłuszni temu wezwaniu. Czy być posłuszni bardziej Panu niż ludziom? Czy człowiek stawia się pomiędzy Panem a nami, albo może musimy powiedzieć, ponieważ ludzie źle mówią o chrześcijaństwie, o łamaniu chleba, to w związku z tym możemy sobie odpuścić to wezwanie Pana i to wezwanie jest nie takie wiążące dla nas? To jest pierwsze pytanie, które sobie jako wierzący miejscowych zgromadzeń możemy sobie postawić, jak wiążące, jak bardzo wiążące jest to, to czyńcie na moją pamiątkę. Kto chciałbym połączyć z Rzymian 16? Pierwszego dnia e, tygodnia oni się zgromadzali na łamanie chleba. Jest dobitne, że tu jest mowa o pierwszym dniu e, tygodnia. I To jest połączone z Objawieniem, jeden, gdzie jest ten dzień należący pan, panu? To jest pytanie numer jeden. Jeśli to pytanie odpowiemy z słowem tak, i ten argument, że źle się mówi, źle się będzie mówiło, to nie jest wymówka, bo tak czy owak ludzie będą e, mówić o nas i to nigdy nie powinno być. Dla nas pobudką? Czy nie jest to dla nas zbyt łatwa wymówka, ale każdy musi zdecydować przed Panem, i również wierzący z miejscowych świadectw zgromadzenia muszą to rozsądzić. Ale myślę teraz, jeśli mamy taki zakaz, by się na przykład nie zgromadzać powyżej 30 osób, to słowo Boże daje nam taką możliwość, by się do tego dostosować. Ciągle na nowo widzimy w Nowym Testamencie opis zgromadzenia, gdzie jest to zapisane jako zgromadzenie w jego domu. Jest to znaczące, że na przykład w Rzymian 16 mamy wiele takich przykładów, gdzie czytamy o zgromadzeniach w ich domach. Dokładnie w tym liście, który zwraca się do pojedynczych wierzących, widzimy, że o zgromadzeniach w domach jest e, mowa. Rzymian 16,5 jest pozdrowiony. E, do, trzeci wiersz: pryskę, jakfilę. Także piąty wiersz, który, także zbór, który jest w ich domu. Czternasty wiersz: Hermas i bracia, którzy są z nimi. Tu też wydaje się, że jest zgromadzenie w ich domu. I piętnasty wiersz. Pozdrówcie filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego i Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. To oznacza, że ciągle na nowo widzimy tutaj przykłady, że zgromadzano się w domach Rzymian 16. 20... 23. Pozdrawia Was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. I też nam się tutaj możemy przyjąć, że to było zgromadzenie w jego domu i też możemy to widzieć w przypadku Filemona, gdzie część wierząca z Kolosan zgromadzała się w domu. A więc to nam pokazuje dokładnie tak samo, jak dzieje apostolskie drugi rozdział, gdzie zgromadzano się po domach, Dzieje apostolskie 2.46 codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w, prostocie, i w prostocie serca. I tu widzimy po domach, a więc tych domów było więcej, bo tam wcześniej czytamy, że 3000 uwierzyło jednego dnia, i ich było więcej. Dlatego to jest absolutnie możliwość, gdzie na Podłożu dzisiaj, na podłożu pisma możemy spełniać życzenie, a nawet wezwanie y, pana wykonywać. Możemy co decydujące jest, to nie, że każdy pojedynczo decyduje o sobie. Ja uczynię to w ten sposób, a ja zrobię to inaczej. Bo jest jasne, że apostoł Paweł wiąże to z 1 Koryntian 11, gdzie w 18 wierszu mówię, słyszę bowiem najpierw, że gdy jako zbór się schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę, jako zgromadzenie. To oznacza, że to musi mieć charakter. Miejscowego zgromadzenia na podłożu jednego ciała, Efezjan 4 jedność, 4, jedność ciała i ducha w imieniu Pana Mateusza 18. I tego nie mogę decydować sam o tym, ale jako wierzący musimy o tym decydować. Nie możemy również decydować o tym jako bracia, jako z, bracia godziny, chodzący na godzinę braterską. To jest niemożliwe, abyśmy jako bracia mieli odpowiedzialność taką i wolność taką, by podjąć tą decyzję, a pozostali wierzący muszą się do tego dostosować. Nie. Nasze myśli musimy przedstawić wszystkim wierzącym i wspólnie, razem dojść do rozwiązania, w jaki sposób w związku z tymi wyzwaniami, które przed nami stoją jak się będziemy zgromadzali, na przykład po trzy rodziny spotkamy się w jakimś domu i wtedy będziemy chcieli uczynić zadość życzeniu Pana. Decydującym jest, aby to się działo na podłożu ciała Pańskiego, a nie, aby ja sam dla siebie o tym decydował, niezależnie od od miejscowego zgromadzenia. A więc musimy wspólnie, razem mówić i jeszcze raz podkreślam, to nie może o tym decydować dwóch lub trzech, ale wspólnie, razem musi być to omówienie. Niestety do dnia dzisiejszego trochę dosyć dużo czasu y, straciliśmy nad tym i po dziś dzień na niektórych miejscach nie udało nam się dojść do tego rozwiązania I teraz, musimy, y, i teraz musimy po prostu znaleźć szybko rozwiązanie tej sytuacji, ale nie może o tym decydować kilku, za resztę. To jest pytanie y, to, jest, to jest pytanie, jak za, uczynić zadość życzeniu Pana? I musi być znalezione rozwiązanie. I też musi być ważne, aby to wszystko nie rozchodziło się, że jeden tak, drugi tak, ale to wszystko musi być wspólnie w jednym kierunku czynione. I też, aby to nie było tak, że ciągle te same rodziny schodzą się w tych samych domach, ale aby to było wyrażenie jednego zgromadzenia na danym miejscu i aby to było wyrażenie. Całego zgromadzenia na całym świecie. I to jest konieczna możliwość, jeśli oni są zgodni ze Słowem Bożym, i również z miejscowym zgromadzeniem czy zejściem, aby to wszystko działo się w imieniu Pana. I byłoby to i godne jest, aby to było omówione również tak jak gdyby, po, aby nad tym roz, po, rozmyślano i rozmyślano w modlitwie przed Panem I, i w każdym razie tak byłoby możliwe, aby zgodnie z myślami Pańskimi zgromadzać się w pokoju i też jak mamy w pierwszym Koryntian 10 zapisane, to wszystko mamy czynić, abyśmy nie byli zgorszeniem. I wtedy Pan z całą pewnością będzie to błogosławił tak jak to czynił do tej pory.